Witam wszystkich bardzo serdecznie na typowaniu walk Gali Fame MMA 7. Muszę to jak najszybciej nagrać, ponieważ jest 5 września, sobota, godzina 19:19. Gala już się rozpoczyna. Ja zjeżdżam w dół, no i zaczynam szybciutkie typowanie. Teraz mamy 10 walk na Fame MMA 7. Doszły dwie na szybko. Jest to strollowany z panem Ratajem oraz Gola versus Malczyński. 10 walk. Powiem szczerze, że już nawet w tych 8 walkach był ciężki wybór. Tak naprawdę do końca nawet teraz nie wiem, jak już się gala rozpoczyna, na kogo tutaj oddać swój głos, na kogo bym obstawił pieniążki, ponieważ jest naprawdę, naprawdę na Fame MMA 7 bardzo, bardzo ciężki wybór. Zacznijmy od ostatniej tutaj waleczki, pierwszej waleczki. Rataj kontra strollowany. Pan Rataj ma przegraną, strollowany wygrana. Met 91 kontra met 90, no i po 102 kilo wagi. Ja tu za dużo nie będę tutaj gadał. Rataj przegrał z Don Casio, strollowany dwie wygrane na koncie. Rozpoczynał tutaj w ogóle tą całą federację fejmu. No i ja bym tutaj postawił na strollowanego. Lecimy, druga walka. Wszystko się nagrywa? Nagrywa się, to dobrze, bo nie będę tego montował, muszę szybko wstawić i lecę oglądać. Zara jeszcze pizza do mnie przyjeżdża, więc będzie fajno oglądane. Mielonidas kontra Lupa. Lupa ma przegraną. Czy już kiedyś walczył, ta? No, myślałem, że debiutant. No cóż, no i Mielonidas wygrana. 1,80 m kontra 1,85 m Lupy. No i po 95,4 kilo. Ja tutaj stawiam na Pompa Team, na Mielonidasa. Tutaj szczęki nikt nie złamie. No i kolejna walka, gdzie też tutaj szczęka będzie ciężko połamać przeciwnikowi. Lew, dziki lew kontra spuszczy, kontra L-testosteron Najman. Najman oczywiście przegrał ostatnio, a Lew debiutuje. Lecz w swojej karierze miał bardzo, bardzo dużo porażek i moim zdaniem dopisze niestety kolejną porażkę, bowiem przegra z Najmanem, który jest od niego o 4 cm wyższy i aż o 23 kilo cięższy. Lecimy do następnej bardzo, bardzo ciekawej i niewiadomej walki. Tomasz Olejnik kontra Hater. Olejnik kontra Hater. Mariusz Słoński, który debiutuje, ma 1,84 m, 68 kg wagi. Tomek jest no dużo cięższy, o 9 kg i o 1 cm wyższy. Olejnik się starał, dużo trenował, ja to widziałem, trenuję z nim. Prawda, ale tutaj Hater czuje, że on sobie tak żartuje, prawda, tu sobie żartuje, tu czasem coś powie, tu ćwiczy i na pewno ćwiczy jak nasz Krużwil kochany. No i moim zdaniem tutaj ten judoka wygra, poskłada Olejnika w pierwszej, drugiej rundzie jakimś kopem na łeb czy balaszką, więc ja tutaj postawię na Hatera, postawiłbym. Bo teraz nie będę stawiał w tej gali. No i kolejna tutaj walka, która zakończy się balaszką możliwe. Wiewiór, który waży 74 kilo, ale no jest niewidoczny. I ma wygraną. No i Hassi, który ma wygraną 178 cm, 72 kilo wagi, więc aż 178 cm przewagi wzrostu Hassiego. Ale jednak postawię na wiewióra. Jednak postawię na wiewióra, 2 kilo cięższego. Albo ten da balaszka, albo ten. Też bardzo, bardzo zacięta walka. Ogólnie Mielonidas Lupa może być bardzo zacięta. Hasi Wiewiór. Tańcula Tyburski. Pań może być zacięta. Gola Malczyński. Ferrari Polak. To mogą być bardzo, bardzo zacięte walki, tak jak już mówiłem. Bardzo zacięte, bardzo ciekawe. Najciekawsza gala, najwięcej walk. No coś pięknego, a my przejdźmy właśnie do kolejnej walki, czyli Aroy kontra Tybori. Z początku dawałem na Tyboriego,
jest wyższy o 10 cm, a panowie mają po tyle samo kilowagi, ale jednak postawiłbym tutaj na tańcule. Szybka zmiana tutaj. Szybka zmiana. Wyboru. No i kolejna walka, Marty Renty kontra Ninki Master. Stawiam na Marty Renty, debiutantkę. Czuję tak samo jak hater, czuję, że ona tutaj poskłada Ninki Master, choć to będzie zacięta walka. 3 cm przewagi po stronie Linki i 2 kilo. A Marty Renty, fajna blondyneczka, tutaj debiutuje. No mam nadzieję, że wygra, bardzo jej kibicuję. No i kolejna walka, Malczyński kontra wielki włodarz Gola, pan Gola, Wojtek Gola, który ma na swoim koncie wygraną. Dawid Malczyński również jest niepokonany, 190 cm kontra 184 Goli, po 80 kilo, ale tak naprawdę o 1,5-2 kilo Malczyński jest cięższy od Goli. Pewnie wielu z was to nie wiedziało, się nie spodziewało, ale tak jest. Ale ja bym tutaj postawił charakterkiem, choć Dawid Malczyński oczywiście też ma charakter, no oczywiście, ale ja bym tutaj, obstawiając pieniążki, bym postawił na Wojtka Gole, ale to będzie zacięta walka i możliwe, że jakiś Dawid kopa da na wątrobę czy na mordkę Goli i się to skończy, ale ja bym tutaj zaryzykował i dał na Wojtka Gole. Będzie bardzo, bardzo wyrównana tutaj walka i przechodzimy do przedostatniej walki, co-main event. Adrian Polak, Polański kontra Amadeusz Ferrari Roślik. Obaj mają, nie, przepraszam, Polak ma wygraną, Ferrari ma przegraną. Nawet nie wiem z kim. Znaczy on ma chyba z Polakiem, ale ogólnie wygrane i przegrane to nie wiem z kim tu panowie wszyscy mają, ponieważ tego nie analizowałem do końca. 175 cm Polaka kontra 178 Ferrariego. I w sumie po tyle samo kilo panowie mają, trochę cięższy Ferrari. I to jest rewanż, tak samo jak rewanż, bo tu zapomniałem powiedzieć, wiewióra z Hassanem, którą... Hassan? Przepraszam bardzo, wiewiór wygrał. Wiewiór chyba wygrał. Tak mi się wydaje. A tu wygrał Polak, więc tym razem myślę, że tutaj będzie 1-1 dla Ferrariego. Ruszy z kopyta, to go może zgubić, to ruszenie. Prawda, z miejsca od razu się rzuci na Polaka, to będzie niesamowita bijatyka. To może go zgubić, ale ja bym jednak na niego postawił, jakoś tam trafi Polaka. Polak się zachwieje, upadnie i będzie bilans 1-1. No i ostatnia walka, main event, Popek Monster. No, jego tu się nie spodziewałem, powiem wam szczerze. Na gali kontra Stifler, który debiutuje, ma 188 cm, jest o 5 cm, więc wyższy od Popka. No i jest lżejszy o 18 kg żywej masy. Ja tu bym stawiał, tak jak większość, na Popka, ale Stifler oczywiście ma duże, duże szanse, ma też potencjał w łapie. I ja bym go tak nie skreślał jak większość, bo tutaj naprawdę kursy na Damiana Zduńczyka są ogromne, można dużo zarobić. Ja bym postawił na Popka. Ma kurs chyba 1,10 około, ale dziwię się, czemu jest taki kurs, bo Stifler naprawdę ma duże szanse. Tak samo nie wiem, czemu na Marty Renty jest taki kurs i czemu jest też kurs na Olejnika 2,50 versus Hater 1,50. No powinny być bardziej wyrównane moim zdaniem. Tutaj się nie dziwię, tutaj na spokojnie Najman powinien wygrać. No i tak się, słuchajcie, kończą moje, ja już tutaj odpalony, mam preview. No i ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, piszcie w komentarzach jak wy obstawiacie. Ja was zachęcam, żebyście obstawiali tak jak ja, na pewno wygracie, choć tutaj nie byłem pewny z Golą, panem Golą. Nie byłem pewny w sumie z Polakiem, z Tańculą do końca i z Wiewiórem i Hassim. Ale zresztą myślę, że jestem pewny, choć może Rataj też może dać strolowanemu jakąś bułkę, ale ogólnie jestem pewny tej Marty Renty, tym bardziej stawiajcie na Marty Renty, jeśli macie jeszcze czas, bo chyba nie, i piszcie w komentarzach, jak wy byście obstawili. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, zostawiajcie subki, łapki w górę, tam, na dole, i macie w opisie linki do social mediów.
Ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się ciepło, oglądajcie galę, chipsy, pizzę kupujcie i bajo. Cześć, cześć!